Album z uważanym za pierwsze selfie zdjęciem Oscara Gustava Rylandera został sprzedany za 70 tysięcy funtów. Zdjęcie odkryto w albumie datowanym na 1865-66 rok. Gdy obecny właściciel zgłosił się do domu aukcyjnego, początkowo jego pracownicy nie mieli pojęcia, ile jest wart. W albumie znajdowały się m.in. zdjęcia żony Rylandera, jego samego, oraz Hallama Tennysona, syna Sir Alfreda Tennysona, czyli największego poety postromantyzmu wiktoriańskiego. Twórca sprzedał album kapitanowi George'owi Browningowi. Później dzieło było przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Ostatni właściciel nie miał żadnych podejrzeń co do jego wartości. My podejrzewamy, że zdjęcia typu selfie nie do końca stanowią dobrą inwestycję na przyszłość, dlatego zalecamy umiar.